Nie będziemy programować ich kodami kreskowymi jak wczoraj, które aktywują ich konkretne działania, tylko napiszemy program, w którym zaprogramujemy, jak one mają działać. Żeby to zrobić, mamy roboty, macie też kabelki, takie specyficzne, ponieważ te roboty są programowane poprzez kartę dźwiękową, dźwiękiem. Za chwileczkę puszczę wam taki program, żebyście usłyszeli, jak on wygląda, kiedy się programuje. Jeżeli wejdziecie na stronę robot-edison.pl, to do dźwięku to jest tu, to. Tylko nie wiem, które, nie pytajcie mnie się. Ja trzeba by... jedno. O, to może być problem, ponieważ ono jest stereo. Ono jest w jednym, jest i mikrofon, i karta dźwiękowa. Okay. Nie wiem, które z nich. Zobaczymy. Pisz odpowiedź i jak już będziecie mieli stronę Robot Edison, to u góry jest darmowe, są darmowe zasoby. I w darmowych zasobach mamy linki do platform. Tej, która jest graficzna i tej, która jest tekstowa Pythonem. Oraz jest link do materiałów, które wczoraj mieliście w papierowej wersji. Tutaj są PDF-y do pobrania, można sobie zawsze pobrać. Nas będzie interesowało programowanie graficzne. Trzeba dojechać do napisu i po prostu kliknąć. Jest OK? Super. No jeszcze napis. Pochwalę się wam, że polonizację tego serwisu zrobił jeden z nauczycieli, takich jak wy, nauczyciel w gimnazjum pod Mińskiem Mazowieckim, wziął swoich uczniów i wymyślił projekt gimnazjalny pod tytułem tłumaczenie portalu tego właśnie. Dzieciaki dostały odpowiednie oceny, na koniec nauczyły się, jak tłumaczyć z angielskiego na polski. Cały techniczny język poznały, bardzo fajnie. Dzięki temu my możemy sobie po polsku zaprogramować. To działa jak Scratch, czyli przesuwamy sobie bloczki. Po prostu wsuwając je pomiędzy kolejne. No i słuchajcie, potrzebujemy zrobić to, co jest zapisane na karcie pracy. Zauważycie, że tutaj są takie ćwiczenia, które można spokojnie sobie na lekcji zrobić. Ja potrzebuję na chwilę jedną zobaczyć. Nie, ja już wiem, ja sobie to w komputerze obejrzę. Ja tu dostałem mailem od kolegów wczoraj. Ponieważ autor tego to jest właśnie ten nauczyciel, który przetłumaczył z uczniami to wszystko. Nie,
Okej, okay, dobra, słuchajcie. Zadanie numer jeden jest proste. Napisz program, by robot miał na stałe zaświecone oba światła. Wiecie z wczoraj, jak robota się uruchamia? Jak go włączymy do prądu tym pstryczkiem od spodu, to on będzie sobie mrugał. A jak naciśniemy play, no to uruchomi się program, który jest wgrany w tego robota na dzień dobry. Dźwięk na maksimum? Nie. Co tu jest napisane? Przeczytajcie instrukcję obsługi. Ciekawe, czy to jest dobrze? Nie, to przełóż. Moi drodzy, potrzebujemy program, który włączy nam oba światła. To znaczy, że wtyczka jest włożona teraz do mikrofonu, skoro słyszycie dźwięk. To więc dobrze, na pewno w tą drugą. To czyli dobrze było. Okej. Zobaczcie sobie, że pierwsze, co mamy po lewej stronie, to jest właśnie nasza dioda LED. Więc możemy ją przesunąć w nasz kod. I wówczas, jak mamy to tutaj, to zobaczycie w tej części na dole, że mamy opcję do naszej diody. I możemy sobie ustawić lewą lub prawą diodę LED. No więc lewa dioda LED stała włącz, potem wsuwamy drugą diodę i tym razem wybieramy sobie prawą diodę, również na włącz i to będzie cały nasz program. Włączone oba światła naraz. Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Pokażę Wam, a właściwie usłyszycie, w prawym górnym rogu mamy wgrywanie programu. Przed wgraniem programu do roboty Edison sprawdzi, spełnione są następujące warunki. Punkt pierwszy. Edison jest podłączony do komputera za pomocą kabelka. To jest dosyć prosty warunek, aczkolwiek niezbędny i krytyczny. I warunek drugi, głośność dźwięku ustawiona jest na maksimum i wyłączone są wszystkie ulepszenia dźwięku. Ponieważ może się zdarzyć, że w swoim sterowniku do dźwięku macie tylko włączoną dodatkową funkcję pod tytułem echo. Tak? I on tak wszystko co gra, to gra z takim echem. To należy wyłączyć, dlatego że tak? Ci, którzy mieli Commodore i Atari, to wiedzą, co to znaczy. To jest wgrywanie programu. Jak sprawdzić, czy mamy maksimum dźwięku? Otóż, w prawym dolnym rogu macie znacznik głośności. Jak klikniemy sobie na niego, to mamy suwaczek. Ale uwaga, niech ten suwaczek Was nie zmyli. Ponieważ nawet jeśli ja suwaczek przesunę do samego końca w prawo, no to jeszcze nie jest pełna moc dźwięku, którą można wyciągnąć z komputera. Należy wejść w ustawienia dźwięku i zobaczycie, że teraz owszem mam na 100%, ale to jeszcze nie jest maks, który można z niego wycisnąć. I tutaj dopiero trzeba maksymalnie pojechać w prawo. To jest taki mały byk techniczny, który trzeba wiedzieć, żeby dobrze programować robota. To różni się, różnie w zależności od tego, jak wygląda sterownik dźwięku i jego kontrola. Ja pokazuję tutaj, dlatego pokazuję na tym naszym systemie, ponieważ wiem, że tutaj nie ma żadnych ulepszeń dźwięku. W tych sterownikach jest czysty dźwięk i mam zawsze pewność, że jeżeli tylko podepnę go na maksimum do przodu, no to jest ok, to się zaprogramuje. Teraz uwaga, jak już to mamy, to jak programować Edisona? Mianowicie, zanim weźmiemy w graj program, to należy przycisk rekord nacisnąć bodaj dwa razy, jak dobrze pamiętam, albo raz. Kółeczko. Kółeczko.
Raz. Jeden raz. I on wtedy zapala obie dwie diody. Teraz zrób wgraj. Teraz wgrał. Było na cicho słychać. Na końcu zrobił taki pyk-pyk. W związku z powyższym teraz można już wyjąć kabelek, nacisnąć play i zobaczyć, czy on zrobił to, co zrobiliśmy. A pytanie, czy oba światła są na on. Kliknij na pierwsze i teraz to jest lewa dioda. Teraz na drugie. Prawa dioda. On. Tak? Dobrze. No to on powinien zaświecić, ale później zaraz jest koniec. W związku z powyższym on kończy program i przechodzi i my nie zdążymy tego zauważyć. Najzwyklej w świecie. Tak? Więc trzeba na końcu na przykład dołożyć, żeby on jeszcze poczekał. Nie wiem, 10 sekund, żebyśmy zdążyli zauważyć, że to tak się dzieje. Poszukajcie, czekaj po lewej stronie, on tam jest na samym dole. I dołóżmy naszego czekania. Nie, czekaj. 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 Na sam dół trzeba pojechać i jest taki czekaj sklep Sydro. I jak tego czekania sobie wrzucimy, to możemy czekać, aż miną sekundy lub zajdzie zdarzenie. Na przykład można czekać na to, aż ktoś klaśnie. Albo czekać na to, aż ktoś pilotem mu wyśle sygnał. Lub też czekać, aż zostanie naciśnięty przycisk stop na robocie. Ale my zrobimy, żeby czekał stałą miną sekundy, dajmy na to 10. 10 sekund i wtedy zobaczymy, że on sam przestanie świecić. Tak? No to gratuluję. No teraz słuchajcie, ćwiczenie drugie. Napisz program, dzięki któremu robot włączy światła awaryjne, migające z częstotliwością 1 Hz. Powiedzmy, że częstotliwość tutaj nie będzie miała znaczenia, tylko chciałbym, żebyście napisali taki program, który spowoduje, że ten robot będzie mrugał światłami, tak jak awaryjki w samochodzie, czyli 2 na raz. Tak, 2 na raz. Tutaj już będzie warto zastosować pętlę. Jak to się ogarnie? Przepraszam. Jak to się obejdzie? Bardzo właśnie fajne. Tak? Znaczy, bo mamy... No to mam bardzo mają radę. Informatyce, prawda? Także myślę, że fajnie. No to mnie bardzo cieszy, bo to właśnie tak... No, nasz poziom. Znaczy, to jest takie coś, co jest dla dzieciaków, żeby się pobawiły, a żeby to nie było nic przemocowego, tylko coś jeszcze im wniosło. Nie mówiąc o tym, gdzie można matematykę polski, nawet angielski można się nauczyć, bo część wyrazów teraz po angielsku. No tak. Więc to też można wtłoczyć też angielski. Angielski też jest lewa. Tak. Już to jest lewa. Teraz czas. To teraz, czekaj, jeszcze raz, czy one mają, zapalają się razem, tak? Czy one migają? Ale one, chodzi mi o to, że one razem? Czy razem się zapalą, gasną się, zapalą, gasną się, zapalą, razem? No to teraz czekaj, czekaj, tu, tu częstotliwość, to tu nie wiem, to my zrobimy, a nie częstotliwość, to weźmy tam, że niech będą się zmieniać. Teraz drugą.
To jest prawie jak światło na skrzyżowaniu. A ile ta pętla ma działać? Też tam 2 sekundy. Tak, tylko czy to ma tak cały czas, tak? Poczekaj, jak to było? Teraz tak. Już wyłączyłam, to teraz tak. Teraz. Dobra, czyli 1 sekundę. No to zmień. Proszę bardzo, proszę. Dobra. takich różnych do wykorzystania spokojnie, na tyle, żeby opanować wszelkie podstawowe rzeczy związane z tym robotem. No dalej to już jest po prostu kreatywność wymyślania. To tak samo jak te 3 diody wczoraj i światła na skrzyżowaniu. Po prostu 3 diody różnokolorowe, ja sobie wymyśliłem, że zrobimy światła na skrzyżowaniu. Przy każdym mignięciu. Czyli przy myganiu. Ale a ile to jest jeden dźwięk, on jeden gra? Jeden. Dobrze, to tak.